Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, witam was w kolejnym odcinku z serii Harry Potter i Więzień Azkabanu. Słuchajcie, na dzień dobry, to jest mój pierwszy materiał nagrywany na nowym systemie, na Windows 8.1. Mam nadzieję, że Fraps, OBS i Goldwave, wszystkie ustawienia mikrofonu będą w porządku. Jeżeli nie, musicie mi wybaczyć. Postaram się do następnego ewentualnego odcinka naprawić. Także cóż, my nie będziemy tak na dobrą sprawę przedłużać dalej, rzucamy do Pulso. Na szczęście nie zapomniałem wszystkich sterowników, wszystkich save'ów, no może poza paroma niestety, wrzucić. Pobrać sobie, żeby nie mieć większego problemu z grą. Także zobaczymy, jak to będzie szło. Któryś oberwie? No oczywiście, Hermiona. A, teraz ja oberwałem. No miło, dobra. Dobra, to słuchajcie, przewijamy, bo wy to wszystko widzieliście. Boże, teraz nie wiem, czy to dźwięk Windowsa, czy w grze. Ale dobra, dzisiaj zajmiemy się dostaniem do tej... Po tą księgę, tak? Jakąś tam mieliśmy się, zdaje się, dostać. Tutaj mi ogólnie pisaliście i dzięki wielkie jeszcze raz ponownie za wszelkie komentarze, żebym dokładnie tutaj sprawdził tą bibliotekę. Tutaj mamy aż 4 sekrety. Żebym to dokładnie sprawdził, dlatego że tutaj później się nie cofnę. I kolejna informacja, jaką mi daliście, to fakt, że dobrze jest, żebym kupował jednak te karty, bo no, one się przydadzą. Ja mam ochotę tam na górę wejść, wiecie, ale... Nie za bardzo wiem, czy jest w ogóle taka możliwość nawet. Chyba nie ma, nie wiem. Tutaj mamy, jak widzicie, jakieś Carpe Retractum. No, użyjmy. Aha, czyli to mi daje... Czarodziejski stoliczek. Aha, i tędy będziemy mogli górą. No to świetnie. Dobra, jak widzicie, są dwie kłódki, więc pewnie będziemy potrzebować dwie osoby, ale tutaj pewnie zaraz się... No, dokładnie. Dobra, tu są schody, przewijam. No nie mówcie mi, że teraz Hermioną gramy. I te dźwięki. Sorry, ja się nie mogę opanować, naprawdę, to jest po prostu... Tak miażdży banie, że naprawdę... O, mamy kartę. Nie powiem, jak to brzmi, naprawdę, ale to jest po prostu straszne. Dobra, tutaj nic nie wyczarujemy, więc najprawdopodobniej będziemy szli tylko... Tylko chyba... Aha, czyli tylko Hermioną idziemy, dobra. Krzykniemy, jak pani Pince się pojawi. Easy peasy. Dobrze. Będę czarować dosłownie na wszystko, co tylko mogę. O, tu już mamy Lohomora, Lumos i tutaj mamy przejście. Tylko, że to przejście to jest przejście, do którego my i tak musimy przejść, więc... O Jezus. To dziadostwo przylazło. Świetnie, jeszcze w nie nie trafiłem. Mam tylko nadzieję, że... Dobra, jeden oberwał. Chodź tu, ćwoczku mały. Boom. Dzień dobry. Rzućcie we mnie cukierasami. Ach, ale nie tak. Żebym oberwał. A właściwie może oberwała? Dobra, trzy na raz poszły. O, już widzę, że będziemy latać. Mamy Lapi Force. Sorry, Draconi Force. Dobra, czyli tutaj będziemy latać. Ale pierw chcę sobie wszystko pozwiedzać. Proszę, pieguski. Dobra, czyli tutaj na pewno Draconi Force, nie ma innej opcji. My chyba będziemy musieli kominek zapalić, o ile mnie pomyślimy. Dobra, ja będę używać spacji, bo spacja mniej wam narobi hałasu. Aniżeli myszka. Ogólnie nie wiem, jak to się stało, ale teraz jest zupełnie jakoś inaczej mi łapie mikrofon. Nie wiem zupełnie, czym to było tak na dobrą sprawę, moi drodzy, spowodowane, ale mam nadzieję, że teraz będzie lepiej na tym Windowsie. Bo muszę wam powiedzieć, że kupiłem go za 55 zł, dosłownie, naprawdę, dosłownie za 55 zł, klucz, po prostu klucz, a całą wersję można sobie ściągnąć z internetu, z oficjalnej strony Microsoftu. Wystarczy utworzyć pendrive'a i po prostu cieszyć się grą, znaczy cieszyć się nowym systemem. Bardzo fajny patent, mnie się osobiście podoba, tylko mnie zawsze dziwi, dlaczego tak tani jest ten Windows.
ale ogólnie na razie zastrzeżeń nie mam. Tutaj mamy tą księgę, ale... Tu jest ta księga! Świetnie, a teraz do Hagrida. Tu były 4 miejsca ukryte, naprawdę? Znalazłaś coś, co mogłoby pomóc w obronie Hardodzioba? Chyba, że to nie tak, koniec. Zostawiłam książkę w chatce Hagrida! Chwileczkę. Jak to zrobiłaś? Dopiero co poszłaś? Poszłam na skróty. Szybciej, nie możemy się spóźnić na zajęcia z uroków. To niedaleko. O! Zabierzcie ode mnie to paskudstwa! Uciekaj! Kompletnie oszalała! O nie! Może się tym zajmiemy. Nie mamy teraz. Nie, nie teraz, nie teraz. Myślę jednak, że mamy czas, by dać tej rzeczy nauczkę. Gdziekolwiek jest. Decyduj, Harry! Ja decyduję. No i patrzcie, no i... Holender... Ja tam nie wrócę. Ja tam nie wrócę, tam były 4 sekrety. Lucha, zamknięte. Jak tam, gdzie były te 4 sekrety, to ja naprawdę nie wiem. Naprawdę, czasem mam wrażenie, że gra mnie totalnie na maksa troluje i stwa... Depulso. O! Jeszcze można zdepulsować te. Dziwne, bardzo dziwne, naprawdę. Mnie się to nie podoba, no ale nie mamy na to wpływu, tak? No, chyba, że ja naprawdę coś aż tak bardzo lamię, chociaż nie wydaje mi się, żebym aż tak, tak bardzo lamił. Aczkolwiek nie ukrywał, że kurczę, skoro tam były 4 punkty, tam było tak mało do przejścia. O! Proszę, tu był ukryty sekret jeszcze. O, fuck, książki. O! Jest, patrzcie, mamy wszystkie 4... Mamy wszystkie 4 miejsca otwarte. Ile w ogóle mamy piegusków? 39, Boże, jak dużo. To wiecie co? Może jeszcze zanim udamy się na lekcję uroków... O, my jesteśmy na drugim. Pójdziemy sobie na 7. Zakupimy sobie od Freda i George'a więcej dostępów do haseł. Myślę, że to będzie dosyć dobre. Myślę, że to będzie dosyć dobre rozwiązanie, żebyśmy jak najwięcej tych bonusów podkrywali, a dopiero później zajęli się ewentualną fabułą. Wyglądasz jednak na człowieka, który nie boi się ryzykować, Harry. Oczywiście, 15. Nieźle. Na razie możemy kupić 2, bo mamy 39. To jest ciut zagadkowe, ale jestem pewny, że jest warte 2 razy tyle. Nie, nie mów mi, że 2 razy tyle, bo tego nie kupię. Jeszcze mamy 24? No żarty chyba. Masz za mało kociołkowych piegusów. A, to już 20 kosztuje, a my ile posiadamy? 9. O, patrzcie, możemy kupować. Są tak popularne, że nie nadążamy sprowadzać do sklepu. Po ile są? Po 50 fasolek. Dobra, biorę to. Można kupić. Albo nie, nie będziemy kupować. Pierw zwiedźmy te 2 karty, które udało nam się kupić. W komnacie w Lochach. Tego byliśmy na pewno. Bertiego Bota byliśmy. Dirty mały, dumny... U tych dwoje chyba nie byliśmy. Czyli w małej komnacie w Lochach i 5. piętro, dumny guzik. Chociaż mam wrażenie, że może u tej dumny guzik byliśmy. Sprawdzimy to. Czyli to było które? Pierwsze, tak? Czy drugie? Drugie chyba, ale jeszcze sprawdzę. Albo 5. Albo 1. piętro. To na 5. możemy zjechać tymi schodami. Ja się zastanawiam, czy czasem prędzej nie byłoby, jakby, tak na dobrą sprawę, jak my byśmy po prostu przeszli sobie te schody, a... Dumny guzik. Dumny guzik. Dumny guzik. Czyli tu chyba już byliśmy. Albo coś się zburzyło. Dumny guzik. O. Teraz się otworzyło, ale... Aha, dzięki. Serio. Fuck. Kurde, tu byliśmy jednak. Powinienem sobie, wiecie co, może jednak zostawić to na koniec, żeby tak wszystko... Ja pamiętam, jak grałem, to ja zrobiłem to mniej więcej wszystko po kolei. Ale widzę, że teraz tak nie za bardzo mi coś
tutaj idzie. Dobra, czyli to na pewno otworzyło na tym pierwszym piętrze, nie na piątym. To mogę jeszcze raz? Nie. Dobra, to idziemy w takim razie na drugie. Sprawdzę na wszelki wypadek. Pierwsze piętro na końcu korytarza, dobra. Chyba wiecie, co jednak szybciej jest, jak się schodzi po prostu po schodach, aniżeli się bawi się w te wszystkie pierdoły. No dobra, Oj, Potter, coś z ciebie wyrośnie. Nie tu. Tu powinien. O, jest. Tu chyba nas nie było. Dyrdy mały. A nie, tu nas nie było, bo słyszę. Słyszę fasolki. Zresztą też nie przypominam sobie tego miejsca. Hello. O Boże, naprawdę. No Ron! Co tak wolno? Wow, wait a second. Aha, tutaj mamy najprawdopodobniej wyjście na... Ale patrzcie, ile biegusków. O, nom, będzie 20 na bank. Jak nic. Bez lipy. Tu karta wyleci, tu zawsze zazwyczaj wylatuje karta. I fasoleczki, i... patrzcie, nowe rzeczy nam się pojawiły. Ale fajnie. Naprawdę fajnie, udało nam się to dosyć fajnie tutaj wykminić. Myślę, że jak jeszcze mamy kasę, to myślę, że możemy chyba jeszcze kupić sobie to po prostu i tam wejść. I myślę też, że jak tam wejdziemy, to też dostaniemy tyle kociołków, że będziemy w stanie, wiecie, jakoś to tak ładnie zrobić, że może uda nam się wszystko zrobić. Tylko, że teraz tak, my musimy jeszcze wejść do lochów. Tam jest jeszcze jeden portret, który musimy zwiedzić. Czyli tutaj w ogóle w Hogwarcie mamy wszystkie cztery już rzeczy ogarnięte. Nie, tu było po prostu ukryte pomieszczenie. Schodzimy do lochów, zobaczymy, czy tam mamy dostęp. Bo tu jest ten pierwszy w obraz. Nie rozmawiałem z tobą na razie. Hej, Harry! Z tobą też nie rozmawiam. O, jest. Gesundheit. Gesundheit, o Jezus. Dziwne bardzo. Rictus sempra. Spadł. O, tu jeszcze. Aha, bo tego chyba nie otworzyłem po prostu. Nawiedzona skrzynia. Dobra, walnę jeszcze raz Lumosem. O, spadło od razu. Miło. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, o ile mnie pamięć nie myli, my najprawdopodobniej teraz na lekcji uroku będziemy uczyć się zaklęcia Glacius, czy jakoś to się tam inaczej nazywało. I to jest bardzo fajne zaklęcie. Myślę, że większość z was, którzy grali w Harry'ego, na pewno będą wiedzieli, o czym mówię. 26 kociołków. Tak średnio, ale dostaliśmy kartę, to jest plus. Ja spróbuję. Aha, czyli tędy nie przejdziemy, dobra. Czyli stać nas na jeszcze jedną kartę, także udaję się ponownie do Freda i George'a. Zobaczymy, co oni tam teraz nam sprzedadzą. Nie wiem, po ile będzie ewentualnie warta następna. Następna ta. No. Następny obraz, bo w chwili obecnej mamy odblokowane 4. Nie, 5 mamy odblokowane, czyli jeszcze 3 nam są potrzebne. Więc nie wiem, czy nam się uda ewentualnie w dzisiejszym odcinku to ogarnąć, ale się postaram. Cześć Fred, cześć George. I spróbujemy zrobić też to zadanie Glacius. To hasło prowadzi do niezmiernie ciekawego, tajemnego miejsca. Ani mru. Dobra, to jest za 20, to wiemy. Ile nam zostało? Zostało nam 6. Po ile są następne? Przykro mi, Harry. Masz za mało kociołkowych pigusów. 25, czyli tutaj już są droższe. Dobra. Kupiliśmy to nad stołem na drugim piętrze. Czyli lecimy na drugie piętro. Te kociołkowe pieguski, kurczę,
Najpierw wolałbym chyba wszystkie karty, wiecie co, wykupić jednak. A dopiero potem bawić się w ten... Fortuna Major. No tylko to... O Jezus, po co ja tego potrzebę? Ty masz karty? Chcesz kupić kartę? Ach, to chcę. A to chcę. U 30 tych, no dobra, niech będzie. Mamy tego dużo, więc... Obaj zrobiliśmy dobry interes. Nie powinniśmy mieć problemów, w razie czego to co nam zostanie, będziemy mogli sobie po prostu dokupić w formie pigułsku. Tak, 175. Cies się 40. Czyli mamy połowę, bo jest 80 ogólnie. Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? Tak, dawaj. Jasne, kupuję to. Obaj zrobiliśmy dobry interes. Na pewno. Chociaż nadal nie wiem, dlaczego tutaj walutą są fasolki, paszteciki, jeśli was to a nie galeony, czy tam knuty. Nie wiem, nie pamiętam, jak się te srebrne nazywały. Proszę bardzo, Harry. Dobra, jeszcze kupujemy, jeszcze. Zbierasz karty? Mam bardzo rzadki egzemplarz. Ale teraz też mam pytanie, nie wiem, czy słuchajcie, czy... O, 80. Jasne, kupuję to. Proszę bardzo, Harry. Nie wiem, czy to jest tak, że jak my kupujemy od jednego, to u innych już nie możemy? To jest tak, że od jednego się kupuje wszystkie, a potem już koniec? 60. Nieźle, kupuję. O kurde. Proszę bardzo, Harry. Teraz już widzę, coraz droższe są, zaraz się okaże, że będą jeszcze za pieguski. Ale na to nie pójdziemy, bo... Chyba cię na to nie stać. Uła, 10, no naprawdę, dzięki wielkie, typie. Lecimy na drugie piętro. Skorzystamy sobie ze skrótu, bo to jest znacznie szybsza forma transportu. Po Hogwarcie. Serowy urok, niam. Nad stołem na drugim piętrze. O, patrzcie, w ogóle jesteśmy nawet blisko tego. Blisko wyzwania Glacius. A, tu byliśmy. To zaraz, no, a tu jest. Boże, tak mnie denerwuje to. Depulso! Depulso! Naprawdę masakra i paranoja. No, Spongify, nie Spongifus. Nie łam mojego dzieciństwa. Depulso. O nie! Dawać mi te cukierki. Z chęcią się wami zajmę. Nara, zła masy. Nie wiem, dlaczego oni tak to wszystko, kurde, kaleczą. Naprawdę, to jest dla mnie tak pokaleczone, ten Spongifus. Na przykład. Skaleczone jest, naprawdę. Ale wiecie, to też jest kwestia przyzwyczajenia, tak? No bo przyzwyczailiśmy się już w komnacie tajemnic, że tam to jest tak, a nie inaczej, więc... O, paszteciki. I karciocha. Ale dużo mi to tutaj, szczerze powiedziawszy, nie było. Myślałem, że w tym pomieszczeniu konkretnym będzie tego więcej. Aczkolwiek zdobyliśmy kartę, więc jest okej. Okay. Tylko, że teraz tak. Ja nie pamiętam, ile my potrzebowaliśmy na następne. Mamy ogólnie 18-10. Nie, tych na te dyniowe paszteciki chyba były droższe. Wiecie co, ale ja bym chciał się udać jeszcze na chwilę do Freda i George'a. Zobaczymy, jak to tam stoi. Przy okazji też pogadamy z tym typkiem na wejściu. Gwiazdeczka. Jak to mniej więcej... Co to on, bo on, tam, on chyba chciał 10 paszczecików, no to... Zbierasz karty? Mam bardzo 10 paszczecików mamy, więc to problem nie jest. Tak, kupuję. Nieźle, kupuję. Obaj zrobiliśmy dobry interes. Dzięki. Masz coś jeszcze? O, ma jeszcze. Hej, wy tam! Chcecie kupić karty? Teraz będzie za fasolki. Tak, chcę. Nieźle, kupuję. To świetny interes, Harry. Patrzcie, on cały czas ma jakieś karty na sprzedaż. Wciąż za mało, prawda? Uła, 50 paszczecików, naprawdę. Dobra, mamy 10 piegusków. Zerknijmy jeszcze raz u Freda. Sorry, że ja tak dzisiaj, wiecie, tylko robię właściwie jedną rzecz. Cześć, Fred, ale cześć, wolę sobie ogarnąć i... Przykro, ile są to? Masz za mało kociołkowych pigułsków. 25, a my mamy ile? 10, 15. O to nie, to nawet nie będziemy kupować. To słuchajcie, w takim razie dzisiaj zrobimy sobie... Fortuna Major. Albo zrobimy sobie dłuższy odcinek. Zrobimy ich zadanie Glacius i zadanie Gwiazdeczka. Z tymi... z kartkami. Jeszcze ogólnie mamy zadanie z hipogryfem, nie wiem, czy wiecie, ale to myślę, że
To myślę, że zostawimy sobie na jakiś tam inny odcinek. Może na następny, jak chcecie. Dobra, zapisywanie gry. Dobra, ja to przewinę, bo wiem, o co tutaj chodzi. To jest podobnie jak z chochlikami. Z tym, że tutaj pojawia nam się ta księga tych potworów. Gdzie jest Ron? Ej, no może ruszysz, dupsko, co? Więc tutaj będziemy walczyć tak na dobrą sprawę z kartkami papieru po prostu. Więc... Tylko, że one właśnie tutaj, jak sami pamiętacie... No rzucajcie to za... Co jest? Nie jest ich zbyt wiele. Czemu one... Aha, rozumiem, bo to moi towarzysze oczywiście sobie nacelowują jakąś kartkę. Dobra. Prefekt powiedziała, że możemy zdobyć wszystkie 5 kart, jeśli pokonamy księgę. Jeszcze 4. O, zapisywanie gry nawet od razu, świetnie. Ja wolę stać jak najdalej od tego, szczerze powiedziawszy. W razie czego to będzie... O, on się widzę też wycofał, cwaniak. To jest tak naprawdę, tak na dobrą sprawę, troszkę monotonne, nie ukrywajmy. No ale cóż, no takie zadania są, to takie zadania musimy zrobić. Coś za łatwo nam idzie z tym. Myślę, że z chochlikami było troszeczkę trudniej. Ja tu żab. Coraz lepiej rzucasz zaklęcia. Straszne. Hermiona, przestań srać. Nie ma ich tyle, zbyt wiele. Jestem właśnie idealnie. Tylko rzucajcie to tak, żeby nas nie... Diabło! No właśnie. Dobra, umrzewajcie. Jeśli pokonamy tego potwora. To jest 4. Tak, jeszcze jedno ostatnie nam zostało, więc dosyć szybko nam poszło. Ja jestem tylko ciekaw, ile nam zejdzie na wyzwaniu Glacius. Czemu te... A, bo w te książki trzeba 2 razy walnąć Rictus Semprum. A, widzicie, no dobrze, że się teraz... To dobrze, że mniej więcej teraz ogarnąłem, bo ja to tak rzucałem na początku na oślepa. To się pokazuje, że... Hermiona, twoja dnia. Że 2 razy trzeba rzucić. No, ale koniec. Szybko poszło. Bardzo szybko. Dobrze, mamy ostatnią kartę czarodzieju, więc jest po prostu, bym powiedział, bardzo dobrze. No to teraz najprawdopodobniej idziemy na to wyzwanie Glacius, ewentualnie chociaż może strzelić tego hipogryfa, żeby to już mieć ze sobą. A zaklęcie zrobić... Albo dobra, już tam, dostaniecie dzisiaj dłuższy odcinek za ten wczorajszy dzień filmu nie było. Czyli za dzisiaj, poniedziałek. Profesor Flitwick prowadzi zajęcia zaklęć i uroków. Dziś nauczymy się praktycznego zaklęcia zamrażającego, zwanego Glacius. Pomyślmy, kto miałby ochotę zademonstrować? Pan Potter? Spróbuj. To akurat było bardzo do domyślenia się, że będzie chodziło o nas. Drzwi, rozpoczniemy naukę zaklęcia Glacius. A, tu były te salamandry. Dobra. Wybacz. Aha, nie przewinę tego. Gotowy? Teraz uważaj, Han. Musisz unieszkodliwić zarówno bestię, jak i jej ogień. Spróbuj. Dobra, na początku zobaczmy, mamy 5-10, więc sekretów nie jest... Świetnie. Bez problemu, aczkolwiek tutaj wiem, że później będą problemy, bo tutaj będziemy się ślizgać. Ja pamiętam, że z tym ślizganiem u mnie to tak niezbyt... Teraz, Harry,
Naprawdę niezbyt, bo ta woda cała się zamraża. Rety, twardy lód. Dobra, przestańcie gadać, proszę. Najważniejsza część, Harry. Poślizg. Używaj strzałek w lewo i w prawo, żeby sterować. To może być problem. Naciśnij strzałkę w górę, żeby przyspieszyć, a strzałkę w dół, by przyhamować. Jedziesz! Zobaczymy się na końcu. Nie wiem, czy tutaj się skakało. No dobra, to jedziemy. Ja postaram się wszystko w razie czego zebrać. Aha, tu już widzę, że muszę też w miarę myszką sterować. Aha, to tam mam się. I to chyba automatycznie skacze. Tak, on automatycznie skacze, więc tragedii nie ma. Ale to jest na razie krótkie, to będzie znacznie dłuższe, jeśli mi pamięć nie myli moja. Sio. Dobrze. O Boże, te... Gdzie on jest? Sio. Prawidłowo. Dobrze, czyli mamy otworzony drugi sekret, tak? Tak, drugi sekret już, więc jest dosyć fajnie. O nie. Ja mam pewne podejrzenia, wiecie, że... tutaj chyba w którymś miejscu jest w momencie, kiedy się powiedzmy spada, jest ten... jest gdzieś tabliczka, wiecie? Kociołki, kociołki, kociołki. Nie udało mi się kociołki zdobyć. Hop. O, jest właśnie tarcza. Ale ważne, że udało mi się ją zdobyć. To już jest trzecia. Wiecie, tu nawet myszką widzę, można sterować. Ja chcę kociołki, bo kociołki ważniejsze. Czy tego chcą? O Jezus, chochliki. Sio. Dobra, tutaj jak widzicie mamy... O Boże. Tutaj mamy oczywiście Spongify. Tylko, że ja nie wiem, gdzie to Spongify mnie wyrzuci. Raczej wyrzuci mnie dalej. A tutaj jak widzicie mamy jeszcze drogę na dół. I tutaj mam pewne przypuszczenie, że będzie jakiś sekret ukryty. Dzień dobry. Oczywiście, że jest sekret. Trzeci już zresztą, a mamy dopiero trzy tarcze. O, proszę, pieguski i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mamy bonus w postaci właśnie tarczy czwartej już tym razem. Tutaj to, żeśmy się nie natrudzili. To jest cholernie łatwe, naprawdę. Seriously, to jest naprawdę proste. Ja pamiętam, ja się strasznie męczyłem na tym, jak ja sam grałem. Dobra, mamy piąty. To jest ok. Tu sobie zapiszmy grę. Pamiętam, że nieraz mi się udało zlamić na tym i to tak porządnie dosyć, a teraz... Prościzna, naprawdę prościzna. Jeszcze pamiętajcie, że będziemy mieli też pomieszczenie z fasolkami. Więc tam też będzie... O nie, 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 ja wybieram pieguski. O. Hop, dobra, udało nam się to zyskać. Aha, bo my tu mogliśmy myszką sterować. No dobra, to zbyt źle nie jest. Wczytywanie gry. Nie wiem, ile zebraliśmy. 6 zebraliśmy, okej. Okay. A brakuje nam jeszcze też dwóch sek... O Jezu, chochliki, proszę was. Won. Dobra. Teraz tak, tutaj czekoladowa żaba. O nie, salamandra. Czekajcie, ja ją pierwszy nieszkodliwie, bo będzie nam tutaj przeszkadzała. Tu mamy Spongify, ale będzie sekret. Czyli mamy czwarty sekret. Bardzo miło i przyjemnie szybko to tutaj, jak zresztą widzicie, leci. I myślę, że będziemy mieli też kasę na kolejną tą. Na kolejną... O, miło. Przewin animację. No tutaj można było się domyśleć, że to nie będzie jakiś bonus, no bo w sumie to się otwiera w sytuacji, w której nam się misja kończy. Czy misja, właściwie miejsce, w którym
coś tam mamy. Tu jeszcze sprawdzę ścianę. Naprawdę proste. No, proszę was. Siomi z tym. Coś będzie, będzie. Oczywiście zawsze tutaj jest skrzynia. Patrzcie, co z proporczyków wyleciało. I karta nam wyleciała, miło. Mamy 25, to myślę, że nam spokojnie starczy. Widzę, że z tych proporczyków można jeszcze więcej wycisnąć. Jeszcze? Nie, już się pozwijały, więc już więcej nie wyjmiemy. Ale wiecie co? Jeszcze korci mnie wrócić się tam, w tamto miejsce. Czy tam czegoś nie... tu już nie wrócimy, chyba że... A nie, da radę, tylko że... Aha, tu nie było proporczyków. Świetnie. O, nie złapał się. Wielka szkoda. Ale dobra, to mamy zaliczone, więc możemy iść dalej. Tu będzie pewnie salamandra. A nie, to będą te małe wkurzacze. Sio. No, naprawdę. Jeden został. What the fuck? Sio. Pochliki słyszę. A nie, znowu one. Dobra, dawaj mi tego cukierka i umieraj, pasztecie jeden, bo... O, proszę, mamy tarczę. I tu już widzę, że musimy użyć Spongify. Mamy... Aha, czyli jeszcze jeden sekret. Ja też o ile pamiętam, mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Ja chyba tutaj grając nie zdobyłem jednego sekretu, jeżeli mnie pamięć nie myli. Jak sam grałem, kiedyś jak grałem. Ale już widzę, że chyba właśnie... Tak, mamy wszystkie 5, więc jest dobrze. Czy tu wypadnie karta? Nie, nie wypadła karta, ale wypadły nam również zacniejsze rzeczy. Dobra, i tu coś czuję, że będzie długo, długo, długo. Hop. No dobra, to lecimy. Hop. Ile tu fasolek się wyrzuca. Dobra. Pozwólcie, że przelecę sobie tędy. Tak, ewidentnie myszką też można sterować, więc tragedii jakiejś wielkiej nie ma. Dobra, może nie będę aż tak bardzo nadmiernie szarżował. Tu pozwólcie, że przyspieszę troszkę. O. Tyniowe paszteciki! O, czekaj. O kurde, karta. Jest, mamy kartę, to najważniejsze. O cholera, ruchome. Hop. Jest, udało się. Na szczęście się udało. I mam nadzieję, że to jest ostatnie. Chyba ostatnie. Wspaniale, Harry. Ukończyłeś zadanie. Tylko pytanie, czy na 100% ukończyłeś. Udało ci się zebrać wszystkie 10 tarcz. Wiesz, co to znaczy? Pokój fasolek. Komnata fasolek. A, komnata fasolek. Baw się dobrze, Harry. No dobrze, pewnie, że będziemy się dobrze bawić, zwłaszcza, że... Jeju, to jest ta komnata fasolek? Nie da się! Dokładnie, Harry. Zbierz tyle przedmiotów, ile się da, zanim skończy się twój czas. Jasne, profesorze Flitwick. Z wielką chęcią. O Boże, co ja zrobiłem? Fuck. Marnuję czas w tej chwili. Porządnie marnuję czas. Chociaż w sumie teraz też marnuję czas. Ale wiecie, to się dosyć fajnie szybko zbiera. O, tutaj mamy jeszcze kociołkowe pieguski. Nie wiem, czy po drugiej... Nie wiem, czy tutaj czasem ich nie było gdzieś poukrywanych. Nie wiem, czy nie powypadają czasem z tych zbroi, ale wydaje mi się chyba, że nie. Ale jak widzicie, czasu mamy dosyć sporawo. Tylko, że dobrze by było, gdybym jak najwięcej tego wszystkiego zebrał. Bo coś czuję, że... Później to może być mała lipa ze zbieraniem tego wszystkiego. Nie wiem, czy słuchajcie, są osoby, którym udało się tutaj akurat konkretnie zebrać wszystko. Mi się wydaje, że zdobycie tutaj wszystkiego to jest dosyć trudna sprawa.
Sorry, że tak nic nie mówię, ale się skupiam po prostu, bo najważniejsze dla mnie, przynajmniej dla mnie, to są paszteciki. Dobra, mam ich 38. No dajcie mi jeszcze trochę zebrać, proszę. A, tu były te... Ach, kurde, nie udało się. Jaka szkoda. Możesz teraz zamrażać różne rzeczy? Ciebie zamrożę. Ej, bomba! I salamandry wielkie jak Hagrid. No, naprawdę. Niebieskie czy szkarłatne? Zresztą, co za różnica? Jeśli chcesz, możesz jeszcze raz potrenować Glacius, Harry. Nie, nie trzeba. Możemy też wrócić tu później. Nie trzeba, ponieważ już wszystko zrobiliśmy. W ogóle zobaczmy, jak wygląda sytuacja teraz z naszymi. Został nam tylko hipogryf, tak na dobrą sprawę. Wyzwania, zaklęcie mamy wszystkie zrobione na maksa. Z kartami już jest troszeczkę gorzej. Nie mamy ich wszystkich. Brakuje nam też dwóch obrazów, więc mam nadzieję, że uda mi się po nie wrócić teraz, a jednak jest jakiś filmik. Które zawisło nad Hogwartem, Harry postanowił odwiedzić Hagrida. Był ciekaw wyniku rozprawy Hardodzioba. Czy to? Chyba tak. Biedny Hardodziob. Biedny Hagrid. Właśnie wykonali wyrok. Patrzcie, to parszywek. Widzisz, Ron? Krzywołap jest niewinny. Ej, sorry, ale czy my się właśnie nie zbliżamy do końca gry? Jeżeli tak, to jest bardzo krótka gra. Mam cię, ty wredny szczurze! Bardzo krótka. Harry, uważaj! Bijąca wierzba! Skoro pies mógł tam wejść, to my też. Ciekawe, gdzie kończy się ten tunel? Ja wiem, a wy wiecie? Nie wiem, ale, to mi możecie napisać w komentarzu. Słuchajcie, na dzisiaj to by było na tyle, jeżeli chodzi o odcinek z Harry'ego Pottera. Jestem troszeczkę rozczarowany, że gra jest taka krótka. Ja nie przypominam sobie, żeby ona aż tak krótka była. Nie wiem, mam wrażenie, że tu jest coś nie halo. Ja pamiętam jeszcze, był patent, ale to może było właśnie w czarze ognia z eliksirami, że się wytwarzało eliksiry. Nie wiem, dlaczego to jest takie krótkie. No cóż, no w każdym razie ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie mi napisać w komentarzu, gdzie prowadzi ten tunel pod bijącą wierzbą. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i cześć!